Pennywise, Springtrap, Alien czy może Candyman? To tylko niektóre z propozycji, które gracze Dead by Daylight zobaczyliby w grze. Cześć, dzień dobry, ja jestem Dusia, a dziś porozmawiamy sobie o tym, jaki możliwy zabójca pojawi się w przyszłym 27 rozdziale w grze. Gwarantuję ci, że niektóre pozycje cię zaskoczą, więc obejrzyj koniecznie film do końca. Po pierwsze, nie wiem, czy powinnam się z tego cieszyć, czy nie, ale w tym momencie nie ma żadnych przecieków na temat tego, co dzieje się w świecie Dead by Daylight. Praktycznie każdy rozdział posiadał wcześniej przecieki dotyczące jego zawartości jeszcze przed wydaniem. Tym razem nie mieliśmy jednak pojęcia, kto pojawi się w grze i myślę, że to jest naprawdę dobre i zdrowe rozwiązanie dla graczy. Dziś możemy jedynie zgadywać, kto będzie kolejnym zabójcą w Dead by Daylight, więc przedstawię wam moją teorię na temat rozdziału 27. Zacznijmy sobie od tego, czy nadchodzący rozdział będzie licencjonowany, czy oryginalny. Szczerze mówiąc, najbardziej prawdopodobny podobny jest fakt, że kolejny rozdział będzie licencjonowany z uwagi na to, że rozdział 26 zawierał oryginalnego zabójcę, czyli rycerza. Za to rozdział wcześniej pojawił się dodatek licencjonowany z Resident Evil. Wiecie jak to jest, tak naprawdę szanse dzielą się w połowie, ale osobiście skłaniam się ku temu, że nadchodzące DLC będzie na licencji. Jaki zabójca pojawi się w grze? Jeśli następny rozdział będzie licencjonowany, to bardzo prawdopodobne, że będzie to współpraca z twórcami gry Dead Space lub Dying Light. Bardzo duże prawdopodobieństwo kładzie się również na pojawienie się postaci obcego w Dead by Daylight. Pozwólcie mi, że wytłumaczę wam moje typy. Dead Space otrzymał ostatnio remake, który swoją drogą otrzymał bardzo wiele pozytywnych recenzji na platformie Steam. Tym samym doczekaliśmy się współpracy Fortnite'a z twórcami Dead Space, co daje nam obraz tego, że twórcy Dead Space są otwarci na współpracę, co nie zamyka drogi do potencjalnej współpracy z Behavior. Są nawet na to spore szanse. Jeżeli kolejny rozdział byłby współpracą z Dead Space, to zabójcą prawdopodobnie okazałby się Necromorph, zaś ocalałem dobrze wszystkim znany Isaac Clarke. Jednakże ostatnimi czasy twórcy Dying Light odpowiedzieli na jeden z postów Dead by Daylight na Twitterze, pisząc hej czy coś w tym stylu. Może to oznaczać, że Dying Light i Dead by Daylight zamierzają nawiązać jakąś współpracę. Dużym prawdopodobieństwem byłby fakt, że w roli ocalałego zobaczylibyśmy Kyla Crane'a lub Aidena Caldwella, a jako zabójca mógłby pojawić się chociażby Volatile. Po internecie krąży jednak najwięcej przecieków związanych z pojawieniem się obcego w świecie Dead by Daylight. Zdania dzielą się na pół. Są gracze, którzy ślepo wierzą w pojawienie się obcego i ci, którzy uważają to za całkowity fałsz. Ponownie za argumentem za przemawia fakt współpracy twórców obcego z Fortnite'em, co również może być dla nas sygnałem na otwartość twórców do współpracy. Jest spora szansa, że zobaczymy obcego w Dead by Daylight, chociaż osobiście nie jestem miłośnikiem tej serii i raczej nie będę się bardzo cieszyć z pojawienia się obcego w DBD. Jeśli jednak Behavior wyda ponownie dodatek oryginalny, to mam nadzieję, że zobaczymy w grze jakiegoś wampira, coś na kształt ośmiornicy, czy chociażby wielkiego pająka. I tak, mówię to pomimo mojej arachnofobii. Wszystkie te postacie pojawiają się gdzieś w świecie Dead by Daylight w krótkich filmikach, więc możemy zakładać, że będą one inspiracjami dla przyszłych zabójców. Dajcie mi koniecznie znać, co wy myślicie o przyszłym dodatku w Dead by Daylight i kogo najbardziej chcielibyście zobaczyć w tej grze. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu nowy killer. Przypominam wam o Discordzie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, nowinkami ze świata DBD, czy po prostu szukacie kompanów do grania. Dziękuję wam bardzo za uwagę, do usłyszenia i cześć!